Codziennie miliony ludzi na całym świecie rozpoczynają dzień pracy. Dla części z nich jest to pierwszy dzień w nowym miejscu. Dla innych jeden z wielu kolejnych. Część tych osób niedługo zmieni pracę na inną. Co ich motywuje? Jakie są powody ich decyzji? Odpowiedzi na te pytania poszukujemy, prowadząc największe na świecie badania wizerunku pracodawców – Randstad Award. Jego celem jest dostarczanie wiedzy o tym, co sprawia, że pracodawca jest atrakcyjny dla pracownika. Badanie to prowadzimy na świecie już od 16 lat. W Polsce zaczęliśmy w 2010 roku. Projekt ma naprawdę imponującą skalę. Obejmuje ponad 220 tysięcy potencjalnych pracowników z całego świata. W Polsce w ankietach wzięło udział ponad 8 tysięcy osób, charakteryzujących nasze społeczeństwo. Badamy, które kryteria zatrudnienia mają największe znaczenie dla poszczególnych grup pracowników oraz które firmy są ich zdaniem najbardziej atrakcyjnymi pracodawcami. Oto wskazówki, jakich dostarczyło nam tegoroczne badanie Randstad Award. Wynagrodzenie pozostaje najważniejszym czynnikiem określającym atrakcyjność pracodawcy. W naszym kraju wskazało tak blisko 2/3 badanych. Na drugim miejscu oczekiwań pracowników znalazło się oferowane przez pracodawcę bezpieczeństwo zatrudnienia. Tuż za nim badani podkreślali znaczenie przyjaznej atmosfery pracy. Warto zauważyć, że te dwa czynniki w ostatnich latach zyskują na wartości. Na czwartym miejscu skali atrakcyjności pracodawcy znalazła się stabilność finansowa firmy. Jej wagę podkreślało aż 51% badanych. Piątkę kluczowych czynników atrakcyjności firmy zamyka potrzeba z zupełnie innego obszaru. Chcemy, aby wykonywana przez nas praca po prostu była interesująca. W badaniu sprawdziliśmy także, jak te preferencje kształtują się w poszczególnych grupach pracowników. Mężczyźni częściej szukają interesującej pracy i pracodawców wytwarzających produkty wysokiej jakości lub oferujących innowacyjne usługi. Kobiety natomiast cenią sobie bezpieczeństwo pracy, dobrą atmosferę, elastyczność i równowagę między życiem prywatnym a pracą zawodową. Ludzie młodzi zwracają większą uwagę na oferowane przez firmy możliwości szkolenia i elastyczność. Natomiast starsi przywiązują większą rolę do bezpieczeństwa zatrudnienia, stabilności pracy i wysokości otrzymywanego wynagrodzenia. Ludzie o wyższym wykształceniu oczekują pracy rozwojowej i interesującej. Osoby o niższych kwalifikacjach stawiają raczej na stabilność finansową i atmosferę w pracy. W tegorocznej edycji badania zapytaliśmy też naszych respondentów o to, jak długo i w jaki sposób pracują, a także jaki tryb pracy byłby dla nich najbardziej pożądany. Prawie połowa badanych pracuje w tygodniu dłużej niż 40 godzin. Mimo tych dodatkowych godzin, większość pracowników jest zadowolona ze swoich grafików pracy, a co trzeci badany jest gotowy pracować nawet dłużej za wyższą pensję. 38% badanych chciałoby mieć elastyczny czas pracy. Praktycznie taki sam odsetek pracowników preferuje jednak stałe godziny pracy. 14% wybrałoby dłuższe godziny pracy w zamian za więcej urlopu. Pracownicy doceniają też możliwość pracy zdalnej. Dla połowy badanych nawet okazjonalna możliwość pracy poza biurem jest atutem pracodawcy. Rotacja pracowników przyciąga coraz więcej uwagi zarządzających firmami. Badanie Randstad Award wspiera pracodawców, wskazując aspekty zatrudnienia istotne dla poszczególnych grup kandydatów. Pokazuje możliwe ścieżki działania oraz ułatwia dobór narzędzi, którymi firmy mogą posługiwać się przy tworzeniu własnego wizerunku i autentycznie atrakcyjnych miejsc pracy. To właśnie jest naszą misją – kształtowanie rynku pracy.